Witam wszystkich. Dzisiaj znajdujemy się z kamerami Spacji TV przed gmachem Polskiej Akademii Nauk, gdzie odbywa się konferencja POZAP. Sprawdźmy więc, co tam się odbywa. Mamy okazję porozmawiać z panem Rafałem, który zarządza dzisiaj organizacją konferencji POZAP. Witam serdecznie. Dzień dobry. Co może nam pan powiedzieć o konferencji? Co możemy tutaj znaleźć tak naprawdę? O, dużo ciekawych rzeczy, ponieważ jest to innowacyjne wydarzenie, jest to konferencja naukowa w formie konkursu. Czyli wybieramy najlepszy projekt. Dlaczego projekty? Ja chcemy pokazać działalność organizacji studenckich z całego Poznania na przestrzeni ostatnich 2 lat, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych działań na Poznań, na Wielkopolskę, no i oczywiście wkładu do nauki. Także to jest takie możliwość zobaczenia i nawet czasem, jak tutaj widać na stoiskach, namacalnego sprawdzenia działalności kół, czyli takiej z działalności studenckiej troszkę w opozycji do powszechnego stereotypu studenta, który się bawi, nie śpi po nocach, a ewentualnie przychodzi z marszu na zaliczenia, na poprawki, na zaliczenia komisyjne. Także tu chcemy zwrócić na tą merytoryczną stronę naszych studentów, którzy mają wysoki poziom. Zaprosiliśmy kilku znaczących przedsiębiorców z Wielkopolski, którzy szukają potencjału w studentach, żeby już na etapie studiów wyłapać z najlepszych studentów, którzy mają w CV coś więcej niż praca, czy wysokie oceny, bo mam merytoryczną działalność. Żeby uniknąć troszkę konfliktów tematycznych, żeby na przykład koło informatyków nie pokazywało działalności z kołami biologów, to uwzględniliśmy 3 panele tematyczne, które odbywają się w czasie konferencji. To jest panel techniczny, społeczno-ekonomiczny i panel przyrodniczy. Mam przyjemność rozmawiać z Karoliną z Koła Naukowego Centrum Promocji Inżynierów. Co nam powiesz o swoim kole? Działamy przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Działamy na 2 szczeblach, jednym lokalnym, gdzie organizujemy targi pracy, które trwają z reguły 2 dni. Gromadzą około 60 firm. W tym roku odbędą się w marcu 13 i 14 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Działamy też na szczeblu międzynarodowym. Jesteśmy częścią Europejskiej Organizacji ESIM, European Students of Industrial Engineering. I możemy działać w ramach 80 projektów realizowanych w jednym roku. Naszą ostatnią akcją był lokalne kwalifikacje Times. Jest to konkurs w rozwiązywaniu case study. A większą akcją, którą organizowaliśmy wiosną zeszłego roku akademickiego, było Local Responsible Forum, gdzie odwiedziło nas 40 studentów z krajów europejskich, m.in. z Turcji, Niemiec, Portugalii, Francji. Rozmawiamy z panem Szymonem, który jest przedstawicielem Koła Naukowego Studentów Wydziału Budownictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Co można pan powiedzieć o wymienionym kole? Nasze koło jest instytucją, która raczkuje tak naprawdę, ponieważ pomimo iż istniejemy od roku 2004, dopiero teraz rozkwitamy i poszerzamy naszą działalność. Zarówno na wydziale, jak i poza murami naszej uczelni. Nasze koło naukowe zajmuje się wieloma ciekawymi rzeczami związanymi głównie z budownictwem. Jedna z tych rzeczy jest organizacja wycieczek na wszelkie budowy w całej Polsce. Przykładem może być budowa stadionu w Warszawie, budowa stadionu we Wrocławiu. Chcemy wzbogacić jakby program studiów, który jest ubogi w praktykę. Oczywiście od strony teoretycznej, projektowej mamy wszystko świetnie przedstawione, ale brakuje tego połączenia. Chcemy jakby przyspieszyć rzecz, która się dzieje w momencie, kiedy student kończy studia, czyli żeby nie było takiego szoku, że przechodzimy na budowę i tutaj świat się okazuje zupełnie inaczej wyglądać, niż nam pokazywano w murach uczelni. Zamienię teraz parę słów z Andrzejem, który reprezentuje firmę Skanska na Politechnice Poznańskiej. Witam serdecznie. Powiedz nam proszę, jakie projekty można spotkać w życiu codziennym właśnie firmy Skanska? Firma Skanska jest to jedna z największych firm budowlanych na świecie. Po całej Polsce jest rozsiana masa projektów, a ja jako ambasador firmy Skanska na uczelni zajmuję się przedstawianiem tych wszystkich projektów, różnych eventów organizowanych przez firmę właśnie studentom. Firma Skanska jest to firma bardzo otwarta na studenta i jakby wychodzi z inicjatywą taką, żeby student mógł zdobyć wiedzę, której nie może zdobyć na studiach. Organizujemy szkolenia, wiele różnych eventów. Poza tym Skanska organizuje jedne z najbardziej prestiżowych praktyk właśnie dla studentów budownictwa, bo ze względu na to, że są to praktyki w pełni płatne, znaczy student dostaje wynagrodzenie za te praktyki i są to praktyki, w których jesteśmy stawiani przed realnymi
zadaniami, takimi, z którymi możemy się spotkać w przyszłym życiu zawodowym. Kończymy dzisiejszą przygodę z konferencją POZAP. Znaleźliśmy tam wiele kół naukowych oraz przedstawicieli biznesowych. Mam nadzieję, że dojdzie między nimi do owocnej współpracy. Dla Spacji TV mówił Adrian Stanecki. Dziękuję.